Dzień dobry, z tej strony Jarek z firmy Dachdom. Zapraszam Was na pierwszy odcinek naszego wideobloga, gdzie będziemy pokazywać Wam nasze realizacje pokryć dachowych. Dzisiaj jesteśmy w Rzeszowie, w wyjątkowym miejscu, w wyjątkowym projekcie. Jest to projekt indywidualny, projekt Nowoczesna Stodoła, ale zanim przejdziemy do efektu finalnego, zobaczcie, jak powstała wyźba dachowa oraz jak tworzymy wymarzony dach dla naszych inwestorów. Znajdujemy się właśnie na budowie, gdzie postawiliśmy całą wieźbę dachową. Cały szkielet już na nas czeka, żebyśmy przeszli do dalszego etapu budowy. Obstawiliśmy mur łatę, krokwie, jętki, kończąc to deską czołową. Także całą wieźbę dachową już mamy. Teraz czekamy na dalszy etap budowy i zapraszam Was do dalszego oglądania. Tak jak widzieliście, jesteśmy po pierwszym etapie budowy, gdzie ta wieźba dachowa nam powstała. Teraz sprawdźcie efekt finalny. Projekt Nowoczesna Stodoła charakteryzuje się tym, że dedykowaną blachą jest blacha na rąbek stojący. Tutaj mamy blachę na rąbek stojący z blachy Pruszyński w powłoce nano, która ma takie mikro przetłoczenia, dzięki czemu blacha jest bardziej trwalsza. Mamy 9 okien dachowych z firmy Fakro. Są to okna energooszczędne, dwukomorowe z pakietem szybowym U4, 7 okien drewnianych przeznaczonych do pokoi oraz 2 okna łazienkowe, gdzie dostosowane są do pomieszczeń o większej wilgotności powietrza. Do tego konierze termo, dzięki którym mamy dodatkową termoizolację oraz oblachowanie w kolorze czarnym. I mamy do tego wyjście na dach w formie wyłazu do tych naszych pięknych kominów, jak również barierę przeciwśniegową na 2 połaciach dachowych. Tutaj macie rynnę metalową, rynna kwadratowa z rurami spustowymi kwadratowymi oraz ściankę elewacyjną, gdzie też również zastosowaliśmy blachę na rąbek stojący. Drugim etapem budowy było foliowanie, gdzie zastosowaliśmy membranę wysoko paroprzepuszczalną Parotec KP220, łacenie i przygotowanie całego dachu do krycia blachą na rąbek stojący. No i co? Mamy efekt finalny. Projekt Nowoczesna Stodoła zakończony. Dziękuję inwestorom za zaufanie oraz mojemu wykonawcy Darkowi Kowalowi z firmy Dekada. No i co? Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Zawsze chciałem to powiedzieć. No i do zobaczenia w następnych nagraniach.